a w dzisiejszym materiale 700-konna korweta C7Z06. Merry Christmas! Kolejny dzień, kolejny materiał. Witajcie w programie, w którym codziennie dodaję materiały motoryzacyjne w projekcie daily vlogów motoryzacyjnych na trasie Royal Trip High Five swoim Mercedesem E-klasą. Podróżuję po całej Polsce i pokazuję, jakie samochody kryją się w naszym pięknym kraju w różnych województwach. Dziś jestem w Poznaniu i za mną 700-konna korwetta, ale zanim jeszcze pokażę Wam samochód, to równie ciekawy będzie, jak przedstawię Wam właściciela tego samochodu. Cześć Jasiu. Cześć. To jest Jasiu. Jasiu jest właścicielem korwety. Na początku, zanim jeszcze porozmawiamy sobie, chciałem, póki jesteśmy w domu, żebyśmy zobaczyli Twoje osiągnięcia. Jasiu ściga się swoją korwettą na 1/4 mili. Zdobywa niemałe podium. No i to są jego... ścigasz się od tego roku, czy już wcześniej ścigałeś? W tamtym roku pojechałem pierwszy raz na jakąś imprezę do Oleśnicy i mi się to spodobało. Czyli tak jak Arturo Freestyler ze Skody Superb, bo panowie się znają. Druga runda RWD, 1/4, drugie miejsce, 8 i więcej cylindrów. Czwarta runda King of Poland. No i tutaj najgłośniejszy wydech. Czy to oznacza, że twój wydech jest naprawdę głośny? Tak, koło 130. 130 decybeli. No to już jest groźne dla naszych uszu. Porozmawiamy sobie może więcej w samochodzie. Tak jest. O nie, to było niebezpieczne. Gdybym nie miał uszu zatkanych, to byłoby... To jest niebezpieczny samochód. Ale na zimnym to nie, już nie. Pozwólmy mu się rozgrzać. To jest ciche? To jest ciche? O kurde! Masakra! Nie no, teraz... Ja pierdzielę! Ty jesteś chory z tym wydechem! Masakra! To jest za głośne! To już jest przesada! Jezu, jaki niski! Tylko proszę na eklat. Oj. Po splitterze. Pokaż, jak się bawią na emeryturze. Pokaż, jak się bawią na emeryturze. Sąsiedzi go nienawidzą. Co tu się w ogóle stało? Czemu akurat korwetta? Czemu kupiłeś to auto? Ze względów finansowych. Najtańsze auto, jeżeli chodzi o sportowe. Poważnie? Ile kosztowała? 300 tysięcy. A takie auto, na przykład AMG GT, tak jak mówiłem, to tak? Dużo drożej. Nie? Bo GTR-a chciałeś, mówiłeś. Tak, GTR. Kupić. Jakieś samochody ciekawe w przeszłości miałeś? Czy to jest twój pierwszy sportowy samochód? To był SL. 517 koni. 507 chyba. 5,5 AMG. Tak, sportowych to raczej dopiero teraz, jak mam dużo nadwyżkę czasu, nie? Mam 365 dni urlopu. No właśnie, jesteś na emeryturze. Znaczy jeszcze mi, bo musiałem sam sobie ją zrobić, nie? Bo państwo mi dopiero da za 4 lata. Rozumiem. No tak, przez to, że masz swoją firmę. Tak. Safe, możesz zakodować, możesz włożyć. Bardzo ciekawe. No, super. Dlaczego amerykańskie? Otóż tak, ze względu na cenę to jest raz. Drugie, chodzi o to, że amerykańskie auta dużo mają zlotów, tak. Mają taką zrzeszoną ekipę. Tak, bardzo fajnie się, bardzo mili ludzie, sympatyczni. Kupiłeś ten samochód używany, z tego co używany. Jakby rozumiem. Miał 4000 km. Mam zdjęcia, był uszkodzony prawie błotnik. Po prostu nie chciałem auta mocno bitego, chciałem zapłacić więcej, ale dobre. Szukałem pół roku, uczyłem się w internecie, jak odnośnie korwet, bo nie wiedziałem, co to jest korweta. Pojechałem dwa razy, już chciałem kupić Stingrayka.
I facet mówi mi, panie, pan chce skupić Corvette, czy pan chce skupić Stingrayka? Ja myślałem, że to jest to samo. Okazuje się, że nie. Z06 to jest, według mnie to tak jakbym porównał Audi A6, a Audi A8. Wypróbuj go, masz miejsce. Tak? Nie podpuszczasz mnie? Podpuszczasz mnie, no dobra. Dobra, to lecimy. Jasiu, bardzo ci dziękuję, ale siwo na mieście, nie tylko w Gorzowie Wielkopolskim, również w Poznaniu. Musiało być palenie gumy. Jasiu powiedział, że dla moich widzów to jest konieczność i priorytet. Jak tam ruszyłeś, było tak głośno, że obydwoje przeklęliśmy na nagraniu. Generalnie fabryka zakłada, że to ma 659 koni. Okazuje się, że dałem na hamownię i hamowni wyszło niecałe 600 koni, czyli jest jakieś okłamanie, nie? Dlatego dołożyłem tutaj koni. Teraz ma koło 700. Koło 700. No to pięknie. 970 Nm, prawie 1000. Prawie 1000 Nm. Modyfikacje to są duże porównanie, nie? To jest pompa, która zasila komorę lotu powietrza w alkohol. Silnik o pojemności 6,2 litra V8 z wielkim dolotem. Tak. Ten dolot zajmuje pół maski tutaj, pół miejsca pod maską. A teraz otworzę. Teraz zrobię. To było cichutko? Okej, okay, no to otwórz. Ale coś ci kopci. Tu jest zbiornik na alkohol. O proszę. Czyli tak jak u Artura, tak, też tak. Masz dodatkowy boost. Do wyścigów używasz? Tak jest. Ja jedną czwartą mili się ścigam taki. I latasz ile? 11 sekund na 1/4 mili. Tak jest. Pięknie. W tylnym napędówce no to jest już spoko. To jest w ogóle karbon, karbonowa ta część. To się zdejmuje i się wkłada w takie zaciski. W bagażniku, ale jak się włoży, też walizki wejdą. Tak? Zdejmijmy, pokażmy widzom. Dwa są tak i jeden tak i też cała filozofia. Poproszę. To jest wszystko. Bajka. Jeszcze muszę ci powiedzieć, że tutaj jest dużo jeszcze miejsca pod. Tak, można wsadzić. Czyli na wakacje jak będziesz chciał, to z żoną Gizelą się przejedziesz. Tak. Także już mamy Cabrio, bym powiedział. Tak, teraz mamy targę. Pięknie. Super. Niesamowicie obniżony. Pokażę wam to z tej perspektywy, że tam nie ma prawie w ogóle miejsca prześwitu. Tutaj, przy splitterze, jest może 5 cm to max. Wnętrze naprawdę wygląda jak na Amerykańca kozacko. Tu nie ma luksusów typu Alcantara. Masz ten samochód od 3 lat, tak, tak. Jasiu? Tak. Działo się coś złego z tym autem przez 3 lata? Właśnie, że nic. I tu mnie zaskoczyło. Niepokoi cię to. Zaskoczyło mnie to. Zaskoczyło mnie to. Bałem się amerykańskich aut. A kto mi to naprawi, to tak dalej. Nie? Tylko eksploatacja, czyli klocki, hamulce, oleje, filtry? Tak. Co 5000, 4-5 tysięcy wymieniam olej. O, to bardzo. No. Ktoś, kto będzie kupował od ciebie samochód, będzie miał 4-5 tysięcy i sprawdzone. Co roku nowe opony. Nie zamierzasz go sprzedawać? No właśnie chyba tak, bo tak? Szykuje mi się ta... Nie chciałbyś mieć dwóch w garażu? Więc to garaż za mały. AMG GTR-a chcesz kupić? No chyba coś takiego. Mi chodzi po głowie. Musisz ty jechać, bo ja tak nie potrafię. Wiesz co, trakcję musisz wyłączyć, będzie ci łatwiej. Co to znaczy trakcję, bo tak wiesz, nie do końca... Trakcja tu... kontrola trakcji. Widzieliście, jakim ogniem strzelił? Jeżeli podróżujesz nim kilkaset kilometrów, to nie bolą ci plecy?
nie masz takie, że czujesz dyskomfort? Jeżeli bym jechał 100 km 80 na godzinę, to jest też godzina. No tak, ale jeżeli pojadę te 100 km tą korwetą, powiedzmy... To jest 20 minut, no nie oszukujmy się. Rozumiem, o co chodzi. Do 100 jest, powinien się rozpędzić, tak mówi fabryka. Z 3,5? 2,9 do setki. Ja osiągam 200 na godzinę w 11 sekund. Przed modyfikacją. Powyżej 4000? Wydech się odpala. Tak? Jest głośniejszy? Tak. Redukcja. Tutaj klamek nie ma, tutaj jest przycisk do otwarcia drzwi. Tutaj? Dokładnie tak. Czekoladka dla właściciela samochodu. Ślicznie, dziękuję. Jeden daily vlog, to jest jedna czekoladka. I teraz jemy 11. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Zaczyna padać, więc kończymy nagrania. Świetny samochód, naprawdę. Muszę w lato wrócić tutaj do Jasia. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale niezmiernie istotne. No i trzymajcie się. Do następnego. Do jutra. Do zobaczenia w kolejnym daily vlogu. Cześć!